Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy chyba zaczynać. Naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Kaszyński, szef firmy Cygnis Biotechnologies. To firma, która zajmuje się innowacjami w biotechnologii i my głównie rozmawialiśmy o biodrukowaniu. Ciężko sobie to wyobrazić, ale po naszej rozmowie będzie trochę łatwiej. Okazuje się, że niedługo będziemy drukowali bioniczne trzustki, rogówkę, fragmenty tchawicy, jelit, być może nawet całe serce. Przyszłość nas czeka bardzo ciekawa. Będziemy mogli drukować tchawicę, już hoduje się skórę i będziemy mogli drukować żywność, nuggetsy, steki, a nawet drinki. Wyobraźcie sobie mięso wydrukowane na drukarce 3D. Podobno ma smakować identycznie, a nawet lepiej. Dzieje się. Jeżeli nie wiecie, to się dowiecie. Naprawdę. Niedługo będzie wszystko biodrukowalne. Zapraszamy do kolejnego odcinka z serii Lepsi Ludzie. Dziś naprawdę o lepszym jutrze. Grzegorz Kaszyński. Miłego dnia i biodrukujemy. Zastanawialiśmy się, czy możemy cię przedstawić tak. Jest dzisiaj u nas nie łowca, ale twórca androidów. Przyszły twórca androidów. Jak najbardziej. Możemy tak, no to tak. Super. To kiedy te pierwsze androidy? Pewnie za jakieś 40 lat. Wow, jak szybko. Zdecydowanie, znaczy najważniejsze jest to, że te rzeczy, o których będziemy rozmawiali, to nie jest coś nowego. Nam się wydaje, bo zaczynamy wchodzić do komunikacji popularnej z tym, ale realnie na przykład biodruk jest tak samo stary jak druk 3D. Pierwsze rzeczy, które robiliśmy, robiliśmy w latach 90. Więc biodrukujemy od 30 lat. Więc czas najwyższy, żeby coś zaczęło się w tym temacie pojawiać w takiej naszym normalnym życiu. 40 wow. lat, no tak. 30. 30? 30 lat biodrukujemy. Biodrukujemy. Ale nie, chodzi mi o to, kiedy te androidy. Tak, za 40 lat. No. Myślę, że tak, że jest to realne. Jak szybko. Bo jakbyś powiedział, że za 30, to byłaby dla nas z Arkiem większa szansa, żebyśmy dożyli. Ale dla was jeszcze jest szansa, bo ważnym punktem w naszym życiu jest to, że teraz biodruk pozwala nam już realnie w takim przedziale 5-10 lat zobaczymy pierwsze organy, proste organy, które będą czekały na nas. Jednym z takich punktów krytycznych, które zmienią medycynę, jest rogówka. Problem, no nie mamy zapasowych rogówek, więc jeśli... To się wydaje dość skomplikowanym mechanizmem, ale sama jest skomplikowane, jest... ale rogówka jest bardzo prostym układem, jeśli chodzi o stronę komórkową i jeśli chodzi o użylenie, waskularyzację tego organu, jest dość prosta. Czyli więc jest chodzi to... o to, że tam po prostu nie ma dużego, no, nie potrzeba dużego natlenienia, tak? Nie potrzeba dużego natlenienia, po prostu nie potrzeba dużej rozdzielczości tego druku, tak? Nie musimy ułożyć tych układów skomplikowanych z różnych typów komórek, z różnych typów materiałów. Mamy prosty kształt, jeden typ komórek i łatwo jest to wydrukować. Z tego względu na świecie jest już kilka firm, które są w etapie komercjalizacji. Są w etapie już certyfikacji tych produktów. Więc realnie w ciągu 5 lat będziemy mogli pójść do szpitala, gdzie nasza rogówka odhodowana w inkubatorze będzie czekała na nas. Więc zaczynamy od rogówek, bo to jest proste. Takim bardzo ciekawym punktem też, który zmieni komfort życia, jest projekt bionicznych trzustki, który dzieje się w Warszawie. Wy bierzecie w tym udział, prawda? Znaczy dostarczamy... Z grubej rury zaczynamy. Tak, czyli... dostarczamy sprzęt i staramy się wspierać technicznie projekt bionicznej trzustki Michała Wszoły. Więc staramy się być, że tak powiem, serwisantem tego projektu, który jest olbrzymi i bardzo skomplikowany, ale finalnie pozwoli na stworzenie bionicznej trzustki, czyli bionicznego dodatkowego organu, dzięki któremu komfort życia i w ogóle przeżywalność ludzi z cukrzycą znacząco się zmieni. Nie mówimy tutaj o odtworzeniu organów, bo nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby spojrzeć na organ i powiedzieć, tą komórkę układamy tak, tutaj będą żyły i tak dalej. To są bioniczne organy, czyli organy, które mają oddawać część funkcjonalności jako dodatkowy organ. Plus takiego rozwiązania jest w tym, że możemy go umieścić gdzie chcemy, nie musimy robić bardzo inwazyjnych operacji.
Czyli powoli, powoli. No właśnie, że najpierw różnica między bionicznym a niebionicznym to trochę wytłumaczyłeś, czyli bioniczny to jest taki, co tam udaje. Udaje jakąś funkcjonalność, oddaje jakąś tego część organu. Tej funkcjonalności, tak, nie odtwarza całego organu jak mamy, po prostu nie jest idealna kopia. Czyli ta bioniczna trzustka, o której mówimy, to nie będzie zamiast trzustki, tylko dodatkowy organ wspomagający u ludzi, którzy mają problemy ze swoją trzustką. Czyli można powiedzieć, że to jest takiego rodzaju chip, chociaż dziś nie. To jest brzydkie słowo, znaczy... ale chodzi mi o to, jak to działa, nie? Że to właściwie to jest tak jakby trochę oszukiwanie organizmu, tak? Że ta trzustka zostaje, ta co nie działa, tak. I jakby tą bioniczną trzustkę wszczepiamy. I ona przyjmuje część funkcjonalności, okay. Której stara trzustka nie ma. Jak najbardziej. Czyli powoli, mózg dostaje powoli. Informację, że wszystko jest w porządku. Łukasz, powoli. Organ generuje insulinę, której by brakowało. No właśnie. Ale powoli, bo się wkradły błędy. Tak mi się wydaje, bo ty powiedziałeś, że jeśli trzustka nie działa, jak trzustka nie działa, człowiek nie żyje. I tu jest właśnie po to ta bioniczna trzustka, żeby w momencie, kiedy dochodzimy już do takiego punktu, że ten pacjent miałby ryzyko śmierci, jesteśmy w stanie go utrzymać. Taka jest przyszłość właśnie tego podstawowego działania. Super, a czy ta trzustka, to ona, ta bioniczna trzustka, rozumiem, że ona nie musi być doklejona do tej... Nie musi być pierwotnej trzustki, nie wiem, prawdziwej trzustki. Nie, jak najbardziej jest ona wtedy umieszczana w innym miejscu organizmu, na przykład przy żyle udowej może być umieszczona w miejscu, które jest łatwo dostępne dla chirurga i nie generuje dodatkowego ryzyka operacyjnego. To jest przyszłość. Przyszłość może być też taka, że będziemy myśleli o nie tylko bionicznych trzustkach. Znaczy z rzeczy, które są bardzo realne w zakresie tak 5-10 lat i mogą znacząco zmienić nasze postrzeganie medycyny i nasz komfort życia, są rzeczy dookoła onkologiczne. Czyli kiedy chirurg musi na przykład wyciąć z powodu raka część pęcherza moczowego, część jelita, część tchawicy, bardzo dużym zakresem właśnie rozwoju biodruku jest ten etap, bo często żeby na przykład zamknąć tchawicę po takiej operacji, żeby ona działała, brakuje kilku milimetrów, czasem centymetra tkanki. I nie chcemy oddać całego organizmu, chcemy spowodować, że nasz organizm będzie miał te elementy, których brakuje, tak żeby zachować komfort życia. I to Czyli jest bardzo realne. Czyli wydruguje się dokładnie taki brakujący fragment. Tak, ten brakujący fragment, co ważne w biodruku, z komórek pacjenta. Więc tutaj... No tak, musi się przyjąć. Nie? Tak. Ale powoli też, bo ja tego też nie do końca rozumiem. Z komórek pacjenta, czyli to znaczy, że wy musicie pobrać i sklonować te komórki, tak? Tak jest. One zostają pobrane, jeśli chodzi... Znaczy to jest część, której nie zajmuje się biodruk. Tutaj wchodzi już cała część komórek macierzystych, klonowania i to jest zupełnie inna część nauki. My bazując na tym, bierzemy nasze materiały, bierzemy te komórki i tworzymy z tego struktury, które w inkubatorze zamieniają się w tkanki. Czyli krótko mówiąc... Hodujemy nasze komórki poza organizmem. Okay. No właśnie, i wtedy mogą one się przyjąć. Tak jest, bo nie ma żadnego ryzyka odrzutu, bo organizm rozpozna, że to są jego własne komórki. Brzmi perfekcyjnie. Tak, czyli nie trzeba brać tych specjalnych leków. Nie ma problemu właśnie z immunosupresantami. Oczywiście rozmawiamy tutaj o pieśni przyszłości. Nie? To nie jest tak, że jesteśmy w stanie dzisiaj wszczepić komuś organ i on będzie działał. Ale realnie na modelach zwierzęcych jest to robione od dłuższego czasu i pokazuje olbrzymie możliwości tej techniki. Wchodzimy teraz w taki etap, który jest ten najbardziej bolesny, bo możemy sobie robić naukę i mówić hurra, to działa, tylko teraz musimy przejść z tej nauki akademickiej na wdrożenie takie kliniczne. I to jest długa droga, nawet z takich podstawowych rzeczy jak nie za bardzo nasze prawodawstwo jest dostosowane do tego, no bo czym jest bioniczny organ? To są nasze własne komórki, ale jednak to jest materiał, ale jednak to jest wszczep. Więc tutaj wchodzimy w całą lawinę skomplikowania badawczego, ale też prawodawstwa. Czyli jeśli słuchają nas prawnicy, a mamy taką nadzieję, to pomyślcie o po prostu nowej działce. Warto się tym zainteresować, warto to jest przyszłość. Jeśli chodzi o to, to tak, zdecydowanie będzie to przyszłość, bo
taka wizja biodrukowanych organów nie jest tylko i wyłącznie seksowna i ciekawa na Ziemi. Najciekawsza jest w kosmosie, ponieważ biodruk, są biodrukarki już na stacji kosmicznej i jednym z elementów jest właśnie myśl o tym, jak biodrukować organy w kosmosie. No tam właśnie, nie będziemy jak... mieli zapasu dodatkowych rogówek nawet skóry, tak? Więc to w przypadku na przykład oparzenia rozległego w kosmosie jedynym ratunkiem będzie biodrukowana skóra. Kolejnym takim bardzo ciekawym etapem... Ale czy w warunkach jakby bardzo słabej grawitacji ten biodruk jest w ogóle możliwy? Jak to działa? Bo to wydaje mi się bardzo poważny problem. Właśnie na odwrót. Poważnym problemem jest to, kiedy drukujemy na Ziemi. Ponieważ biodruk jako taki bazuje na materiałach hydrożelowych. Najprostszym materiałem hydrożelowym, który znamy, jest galaretka, żelatyna. Czyli mamy uwodniony polimer, w którym zawieszamy nasze komórki. Jako że te materiały są podczas druku żelami. Więc możemy sobie wyobrazić, że jeśli mamy żel i chcemy z niego wydrukować coś większego niż kałuża, to grawitacja nie jest naszym partnerem tutaj w tym temacie. Więc wbrew pozorom bardzo ciekawym i bardzo rozwojowym jest biodruk w kosmosie, bo brak grawitacji daje nam dużo większe możliwości niż jej obecność. Niesamowite, czyli co? Trzeba teraz budować stacje kosmiczne tylko do biodruku? To jest przecież może w przyszłości, może tak. Tu nie ufałbym prawnikom, że będą się zajmowali kosmosem, ale może na Ziemi się uda. Ty kiedyś użyłeś takiego porównania z ketchupem, z tymi biodrukarkami. Tak. To jest bardzo takie, wydaje mi się, że dla ludzi znakomite, żeby zrozumieli, na czym to polega. To jest wbrew pozorom najważniejszy punkt biodruku, bo używamy takiego efektu, który naukowo brzmi rozrzedzanie pod wpływem ścinania. A efekt jest właśnie bardzo prosty, czyli ketchup. Chodzi o to, że materiał, którym chcemy drukować, którym musimy drukować, kiedy przeciskamy go przez dyszę drukarki, musi być bardzo rzadki, żeby komórki przeżyły. Ale kiedy wyjdzie z tej dyszy, musi utrzymać swój kształt, no bo nie chcemy, żeby zamienił się w kałużę. Idealnym takim właśnie materiałem nieliniowym jest ketchup. Czyli staramy się po prostu wybić z butelki komórki, i potem, żeby jak wyjdą przez dyszę, żeby utrzymały swój kształt. I w kosmosie to trochę inaczej. W kosmosie wygląda. Jest trochę łatwiej, tak. No bo nie mamy grawitacji, która powoduje rozlewanie się tego materiału. Niesamowite. Dobra, ja bym chciał jeszcze trochę uporządkować sprawę z tą trzustką, bo sprawdziłem, że pierwszy prototyp tej polskiej bionicznej trzustki udało się uzyskać 14 marca 2019, czyli ponad półtora roku temu. I pytanie, bo pewnie wiesz, kiedy jest jakaś próba pierwszego wszczepienia takiej, nie prac nad prototypem, ale kiedy pacjent dostanie tę bioniczną trzustkę? Oj, z tym ciężko mi odpowiedzieć, to trzeba by było zapytać Michała Wszołę. Mogę podpowiedzieć, że teraz aktualnie razem z fundacją otrzymaliśmy szybką ścieżkę na projekt wdrożeniowy biodrukarki, dedykowanej do stworzenia klinicznej wersji tej trzustki. Więc jesteśmy na kolejnym etapie tego wdrożenia już do kliniki. Ale to jest fundacja? Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, na której czele stoi Michał Pszoła, zajmuje się tą częścią naukową. My jako firma Cygnis będziemy budowali dedykowane rozwiązanie, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, problem jest wielopoziomowy, bo nie tylko są to materiały, nie tylko to jest nauka, ale to są narzędzia, część prawna, która wymaga narzędzi dostosowanych do części prawnej, której jeszcze nie ma. Więc jest to dość skomplikowany, wielopoziomowy problem, który trzeba etap po etapie się wgryzać. Czyli pacjenci jeszcze trochę poczekają? Jeszcze trochę poczekają. A dotyczy to wszystkich cierpiących na cukrzycę? Tak? To, znaczy, jest jakby... to dotyczy tych pacjentów najbardziej krytycznych, którym należałoby przeszczepić wyspy trzustkowe. Jest to alternatywa do przeszczepu wysp trzustkowych, który jest problematyczny, jest ryzykowny. Przeszczep trzustki jest bardzo rzadki w Polsce, bo ta lista jest dawców i biorców pasujących do siebie jest bardzo skomplikowanym zadaniem.
I stąd właśnie pomysł tej bionicznej trzustki, żeby tym ludziom, którzy inaczej by umarli, dać szansę na przeżycie. Niesamowite. I to jest perspektywa, bo o androidach powiedziałeś 40 lat, a perspektywa tej bionicznej trzustki to jest raczej 2-3 lata czy 10? Myślę, że około 5. Tutaj ciężko mi odpowiedzieć, jakie Michał Pszczoła ma plany, ale myślę, że 5 lat jest realnym punktem, że zobaczymy jakiś efekt już w ludziach. Czyli w ogóle ten taki 25 rok to może być ten rok na to wszystko prawie. Wszystko, tak, to będzie rok przełomowy. 25-30, no powiedzmy. Tak, to będzie moment, w którym bionicznie zaczynamy naprawdę się zmieniać. I nie tylko jeśli chodzi o to, jakim jesteśmy, jakie części w sobie wymieniamy, ale nawet z takich bardzo prostych rzeczy prozaicznych, co jemy. Bo jednym z etapów właśnie rozwoju biodruku 3D jest też biodrukowanie i hodowla jedzenia. Mięsa. Tak? Mięsa. Tak. Do tego jeszcze dojdziemy. Do tego mięsa, bo to jest niesamowite. Jeszcze cofnął się do rogówki. Aha. Załóżmy, że jest rok 25 i pytanie bardzo przyziemne. Ktoś wszczepia sobie rogówkę. Jak myślisz, jaki to może być koszt? Oczywiście ciężko. Wiadomo, że ciężko, ale aktualnie... ja kompletnie nie wiem, co to może być. Czy to są 2000, czy 10, czy 200? Aktualnie bardzo, bardzo ciężko jest powiedzieć. Krótko mówiąc, czy oczywiście z roku na rok będzie stać na to coraz więcej oczywiście, ludzi? Oczywiście, że tak, ale od strony, powiem tak, od strony techniki, od strony materiałów używanych, od strony nauki, nie jest to ekstremalnie drogie rozwiązanie. To nie jest taki cutting edge science, to jest po prostu dużo klocków, które musimy ułożyć razem, żeby działały. Więc jest to realnie wizja taka, że przeszczep rogówki biodrukowanej będzie kosztował tyle samo bądź mniej, co przeszczep od dawcy. No, to znakomita informacja. Czyli jak się ułoży już te wszystkie klocki, tak, to potem trochę jak w fabryce, prawda? Tak, to już jak będzie ułożone i... No niesamowite to wszystko. Ale oczywiście oby jak najmniej przeszczepów rogówek. No. Tak, jak najbardziej, ale... nie, oby jak najwięcej potrzebnych. Jak najwięcej potrzebnych, tak, oby jak ale najmniej. Tak. Znaczy najważniejszym punktem tej rewolucji w biodruku będzie to, że organy będą czekały na nas, nie my na organy. To znacząco zmieni w ogóle całą medycynę. Ale że na przykład wątroba to też jest w miarę, bo chyba wątroba jest dużo bardziej ukrwiona, ja się nie znam, ale... W ogóle organy jako takie funkcjonalne są dużo bardziej skomplikowane. Myślę, że realnie na przykład serce, które jest niesamowicie skomplikowanym organem. Tak, żeby uzmysłowić, jaka jest skala problemu. Wyzwania tak. Tego. Jak drukujemy normalną drukarką 3D, no to rozdzielczość takiego układania linii w drukarce 3D jest około 400 mikronów. W sercu kapilary ułożone są co około 10 mikronów. Czyli musielibyśmy wydrukować coś, co jest mniejsze niż mikron, co 10 mikronów, żeby w ogóle dostarczyć komórkom krew. Więc jest to skomplikowane, niesamowicie skomplikowane zadanie, które znacząco przekracza możliwości techniczne. Połowa słuchaczy nie zrozumiała różnicy między mikronami. No ale brzmi poważnie, jest to po prostu bardzo ciężkie. Jest to bardzo ciężkie, wielokrotnie bardziej skomplikowane niż normalny druk 3D, a drukujemy żywym materiałem, co przekracza znacząco wyzwania normalnego termoplastu czy normalnych materiałów konstrukcyjnych. Ale już drukuje się żywe elementy, serca. Tak, jak najbardziej żywe elementy serca, żywe elementy... W ogóle jeśli chodzi o takie rzeczy, które są dostępne i zmienią znacząco komfort pracy naukowej i nasz świat jako, że tak powiem, postrzeganie nauki, to jest to, że dzięki biodrukowi bardzo dużo laboratoriów pracuje nad zastąpieniem modeli skórnych biodrukowanymi modelami skórnymi. To znaczy, że w kosmetologii, w farmacji moglibyśmy używać modeli ludzkich, biodrukowanych, które będą dużo bardziej zbliżone do tego, co realnie oddaje organizm. I moglibyśmy się pozbyć z tych badań zwierząt. Więc biodruk ma mnóstwo takich przyszłościowych, ważnych przełomów w naszej cywilizacji. Czyli tworząc takie modelowe organy, biodrukowane organy. Czyli skórę wielkości tego stołu, dajmy na to. Tak? No na razie skórę na wielkości stołu. Nie, skórę wielkości centymetr na centymetr, bo w nauce taka skóra wielkości stołu to raczej do druk. Są takie badania, żeby drukować skórę na ofiarach oparzeń.
ale w nauce skupiamy się na czymś, co się nazywają szalki. Tak? Mamy takie małe szalki do badań i to są raczej modele, które mają centymetr na centymetr, i to wystarczy. Ale tych modeli mamy po prostu bardzo dużo, bo w nauce ważna jest statystyka. I tutaj teraz kosmetyki można by badać na tych takich modelach, a nie na zwierzętach, tak jak jest. To niestety teraz bywa. Czy to już tak się chyba robi, tak? Tak, to się robi. We Francji jest pierwsze już takie wdrożenie, jest to zakup przez firmę BASF modeli skórnych immunosupresyjnych, już takich do badań, do wdrożenia w badaniach. Znaczy innymi słowy, BASF ma swoją własną hodowlę skóry. Tak jest. Czyli skórę w miarę łatwo już wydrukować, rozumiem? Jak najbardziej. A wątrobę nie, bo problemem jest rozdzielczość, tak? To jest wasz główny problem teraz? Znaczy, czy główny problem to jest to, kiedy zaczynamy mieć zbyt dużo klocków, którymi musimy żonglować. Czyli w skórze staramy się robić rzeczy, które mają mało typów komórek i mało użylenia. Żeby nie mieć problemów z dostarczeniem medium krwi do komórek. Im bardziej skomplikowane, tym zaczynamy żonglować zbyt dużą ilością piłek na nasze możliwości. Więc skupiamy się na razie właśnie na takich rzeczach jak proste modele jednokomórkowe, czyli oddajemy jakiś element organu, proste modele skórne, rogówka, elementy jelita. Takie elementy, klocki składowe, na razie nie jesteśmy w stanie ich złożyć do kupy w cały organ, ale to daje olbrzymie możliwości, bo jednym z takich etapów nauki jest organ on a chip, czyli staramy się przenieść człowieka na chip i robimy bardzo malutkie modele tych organów, ale możemy je ze sobą łączyć układami przepływowymi i oddaje to jakby elementy funkcjonalne tych organów. I możemy na te elementy funkcjonalne spojrzeć w całości i daje to dużo większe możliwości właśnie jeśli chodzi o pozbycie się zwierząt z tych badań klinicznych. Ja bym jeszcze o skórę zapytał, czyli dla tych wszystkich, którzy mają poważne oparzenia, to jest ogromna przyszłość. To jest ogromna przyszłość, bo musi. Bo to też byłaby skóra z tej osoby, tak? Czyli Nie z tej osoby, tylko skóra tej osoby, bo przeważnie do tej pory musi być to skóra z tej osoby. Nie? Tak. Właśnie o to chodzi. Ta sama skóra. Tak, to jest ta sama skóra, te same komórki, ale stworzone, odhodowane poza organizmem. Nie musielibyśmy pobierać graftów z ciała, tylko pobrać komórki, odhodować je poza organizmem, stworzyć z nich skórę i położyć na ranie, żeby dalej się już stworzyła po prostu realnie warstwa skóry. A jak długo to trwa? Czyli ktoś jest poparzony i czeka na swoją własną skórę, kiedy ona się wyhoduje tak, żeby można ją było wszczepić? W warunkach laboratoryjnych kilka tygodni. To krótko. Tak, to jest proces. Czyli rośnie. To jest szybko proces, rośnie. Tak. Tak naprawdę te komórki rosną, dzielą się, tworzą matrycę zewnątrzkomórkową i zamieniają się w tkanki, tak jakby były w organizmie. I czy to jest też ogromne pole do zarobku dla wszystkich, którzy zajmują się tak zwaną medycyną estetyczną? Bo jak sobie myślę o tej skórze i o wielu osobach, które się dzisiaj upiększają przy pomocy botoksów i różnych naciągań, to taka nowa skóra, moja właściwie, wydaje się rozwiązaniem. Znaczy, pachnie mi bezrobociem trochę. Nie, myślę, jakby pachnie milionami, miliardami. Myślę, że tak, ale realnie trochę to zajmie. Trochę to zajmie. Raczej pierwszym etapem będą ludzie, którzy naprawdę tego potrzebują, bo raczej w kosmetyce mamy dużo tej skóry, na której możemy pracować realnie, aktualnie. Jednym z takich etapów biodruku, który też jest właśnie ta część kosmetyczna, czyli na przykład biodrukowanie układów żelowych do powiększania pośladków albo piersi, ale jest to, powiedziałbym, niszowa część aktualnie, ze względu na to, że jak sobie pomyślimy hasłami, tak? Usuńmy model zwierzęcy z badań naukowych. Niech organy czekają na nas zamiast my na organy, albo miejmy fajne powiększanie piersi. No, te dwie części pierwsze jednak działają dużo bardziej na wyobraźnię naukową przynajmniej. No właśnie, ale gdzie dodać. Jest kasa? Zależy czyją wyobraźnię. Zależy właśnie czyją wyobraźnię.
I zależy, jak kto liczy pewnie też, tak mi się wydaje, że to... Oczywiście to wszystko musi być przeliczone. Czyli serce jako całość to 50 lat? Myślę, że tak. Myślę, że jeszcze poczekamy. Czyli nam to już nie grozi zupełnie. Znaczy i przeciwnie, że my nie mamy szans. My nie mamy szans. Nam nie grozi. No tak, dzisiaj jest dużo paradoksów słownych. Nam nie grozi, czyli nie mamy szans. Tak jest. Ale są rzeczy, z których już tutaj, jak wszyscy siedzimy, odpukać. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli korzystać, ale jest ale będzie, szansa, że będzie szansa, że będziemy skorzystam. Mogli skorzystać. Tak. Znaczy, nawiązując też do Androidów, jesteśmy już na takim etapie prac naukowych, w których takie hydrożelowe konstrukcje wypełnione komórkami mięśniowymi są używane do aktuacji, czyli włączania różnych rzeczy. Więc realnie też te androidy, czyli połączenie komórek z urządzeniami, z mechanizmami, też nie są tak strasznie odległe. Myślę, że od strony naukowej już są takie proste modele, w których używamy mięśni jako aktuatorów. Czyli historia z serialu Westworld albo Altered Carbon to nie są bzdury. Do końca. Nie do końca. Może nie będzie to tak ładne wizualnie. Estetycznie. Estetyczne tak. I szybkie. Ale przyszłość jest przed nami bardzo, bardzo blisko. Bardzo ciekawa. No to teraz, czy na przykład biodruku można użyć do modelowania komórek rakowych i później badać, czym te komórki zabijać? Tak sobie, jak sobie myślę o tym To jest bardzo dobra myśl i jest to olbrzymi aktualny etap właśnie, czyli też medycyna personalizowana onkologiczna. Czyli w momencie, kiedy trafia nam się pacjent, pobieramy biopsję komórek rakowych, pobieramy biopsję komórek zdrowych w okolicy tego raka i tworzymy miniaturowe zmiany rakowe, które na szalce sobie drukujemy, kilkaset kopii na przykład takiej zmiany rakowej i komórek zdrowych i w tym momencie możemy porównać, spersonalizować dawki. Aha. Więc czyli traktujecie lekarstwem jedne i drugie i patrzycie jak co, działa, tak. Czy też lekarstwem, czy też trucizną. Bo, tak, dokładnie. No bo tak się walczy z rakiem. Wiadomo, z rakiem walczy się w ten sposób, że mamy nadzieję, że organizm umrze później niż rak. W większości przypadków niestety tych ciężkich. I tutaj daje to olbrzymie szanse, żeby przetestować szybko dawkowania i różne leki w wielu kopiach poza organizmem ludzkim. Czyli... Czy to się już dzieje, czy to jest pieśń przyszłości? To się już dzieje w warunkach laboratoryjnych. Jeszcze nie jest to wdrożone tak klinicznie, ale jest to jeden z takich punktów rozwoju, który już się dzieje i już są badania i już są wyniki z tego, że jest to możliwe. Ale tu już jakby mamy szansę. Oczywiście by nas to ominęło, tak. Ale... Tak, jak najbardziej medycyna personalizowana, onkologiczna, mamy dużą szansę, żeby w naszych czasach już był ten model, gdzie nie na nas, ale na takim modelu biodrukowanym będzie w stanie przetestować lekarz dawki. Czyli w praktyce oznacza to, tak jak rozmawialiśmy na przykład o uzupełnieniu tchawicy, że pacjenci po takich operacjach będą mówić. Tak, jak najbardziej. I to działa na wyobraźnię, naprawdę. To działa na wyobraźnię, to my jesteśmy w stanie, będziemy w stanie uzupełniać ścięgna, kości, jelito, pęcherz moczowy. To nie jest może działający żywy człowiek, ale jeśli pomyślimy, każdy z nas ma gdzieś taką historię onkologiczną znajomych, rodziny, jaki komfort może to dać ludziom po jakichś ciężkich operacjach. A biodra? Znaczy inaczej, może z drugiej strony. Tak, na drugą nóżkę. Miałem takie skojarzenie z biodrami, ale też, bo rozmawialiśmy o sercu, wątrobie, jeszcze o paru organach porozmawiamy, ale tak pomyślałem sobie kości, czyli w tym momencie biodra i o płucach też sobie pomyślałem. Kości są skomplikowane, bo jest to jednak część nośna organizmu, więc musimy tutaj jeszcze zapewnić tą wytrzymałość. Czyli cała mechanika. Tak, cała mechanika rzecz. Tutaj wchodzi, ale jest to, dzieje się już i to jest bardzo zaawansowane. Jeśli chodzi o płuca, to jest tak skomplikowany organ, że tak samo jak serce, szybko tego nie zobaczymy niestety. Tak myślałem. Myślę nawet, że może to być trudniejszy organ niż serce. Jest duża szansa na to, tak. No więc... Wszystkiego nie da się zrobić no, tak szybko. I tak ta przyszłość tak. Wydaje się niesamowita. I bliska. A co z mięśniami?
Mięśnie już drukujemy, mięśnie tworzymy. Zobaczymy, jak to będzie w tym etapie rekonstrukcji, ale już na takim modelowych elementach jesteśmy w stanie je odtworzyć. Tak samo właśnie ze ścięgnami. No tak, bo po wypadkach często z mięśniami dzieją się różne rzeczy, więc to też jest wielka przyszłość, żeby odtworzyć mięsień, którego prawie nie ma, albo jest, ale on nie działa. Czyli jak najbardziej. Znaczy ogólnie jeśli chodzi o biodruk i naszą przyszłość takiej medycyny, w której tworzymy organy, to raczej nie jest przyszłość, znaczy nie jest to pytanie czy, tylko bardziej kiedy. Kiedy. Ale i tak bardzo optymistycznie tutaj rozmawiamy. Pamiętam, podoba mi się. 2-3 lata temu słuchałem podcastu, w którym dowiedziałem się, że drukuje się już mięso, są próby drukowania mięsa, czyli mięśni, tylko że jakby problem polega na tym, że wtedy, to było mniej więcej 2 lata temu, kilogram takiego mięsa kosztował jakieś 270 tysięcy dolarów. Więc trochę drogi posiłek, ale rozumiem, że idzie to do przodu i to mięso pewnie tanieje. To się zmieniło bardzo szybko w ciągu ostatnich 2 lat, ponieważ szczególnie w Ameryce weszli w biznes duży gracze z dużymi pieniędzmi i teraz ten przedział taki finansowy zaczyna już wchodzić do, powiedzmy, to nie jest absurd setek tysięcy dolarów, tylko coś, co wkrótce będziemy mogli zjeść w dobrej, drogiej restauracji. Może nie w takiej podrzędnej pod domem, ale w takiej kilkugwiazdkowej będzie zabawa, że będzie można to po prostu spróbować od ręki. Ale najpierw musimy zacząć od tych gorszych restauracji. Czytałem, że KFC ma drukować nuggetsy w Rosji. KFC właśnie, znaczy to, że KFC będzie drukowało nuggetsy w Rosji, nie znaczy, że te nuggetsy nie będą w cenie premium. No to też inna sprawa. Tego nie powiedzieli, że będą kosztowały tyle, co normalne. Ogólnie rosyjska część ta biodruku, Rosjanie są bardzo zaawansowani w tym i mają właśnie swoją drukarkę też w kosmosie. To jest etap rozwoju właśnie, w którym Rosja bardzo, bardzo mocno, intensywnie rozbudowuje swoją naukę. Tak samo w Ameryce te startupy są bardzo popularne. I tą część właśnie biodruku jedzenia coraz częściej rozwijamy, bo jeśli chodzi o hodowlane komórkowo, mięso hodowane komórkowo, bo tak to się nazywa. I teraz zaczyna się to nazywać dużo bardziej interesująco, bo ta nomenklatura zaczyna się pojawiać czyste mięso. Z tego względu, że kiedy hodujemy komórki, tak samo jak mamy pełną kontrolę nad tym. I jedną z podstawowych rzeczy w hodowli jest to, że nie używamy antybiotyków. Nie mamy żadnych skażeń. To są czyste komórki. Tak nam się wydaje, no okej, hodujemy w inkubatorze, ale jest to realnie czyste komórkowo mięso, bez żadnych skażeń, antybiotyków. A biodruk wchodzi tutaj w tym etapie w bardzo prozaicznej rzeczy. Faktura i struktura. No bo możemy zrobić sobie komórki, tak? Taką paćkę z komórek. No ale to nie o to chodzi w naszym jedzeniu. Jednak chcielibyśmy mieć te wszystkie elementy, tak? Chcielibyśmy mieć substancje odżywcze, ale chcielibyśmy mieć też smak, chcielibyśmy mieć tą fakturę. I tutaj zaczyna wchodzić właśnie ta część biodruku, żeby stworzyć na przykład z kilku, nie wiem, z komórek tłuszczowych, komórek mięsnych, zrobić jakąś strukturę, zrobić ten kształt. Też z takich bardzo prostych rzeczy. Druk 3D pomaga tworzyć nawet takie, powiedzmy, kształty z jedzenia. Tak? Czyli jeśli ludzie mają problem z jedzeniem, tak? Nie mogą, muszą przyjmować te paćki, takie przeciery. Czyli możemy się skupić na małych dzieciach. Możemy i one skupić wtedy na małych mogą dzieciach. Zjeść szpinak w formie Harry'ego Pottera. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tych etapów rozwoju, tych możliwości, które zmienią naprawdę nasze życie, jest mnóstwo. W pewnym momencie, myślę, że w tym 25-30 roku, gdzie nie spojrzymy, tam będzie coś, jeśli chodzi o biodruk, będziemy to widzieć. To wtedy pojawią się te nuggetsy też mniej więcej? Myślę, że tak. Ja nadal jednego nie rozumiem, bo to nie jest to mięso z probówki, czy też z drukarki 3D, to przecież nie jest perpetuum mobile. To z czego to się, jakby jakie komponenty wchodzą w skład, jak zrobić to mięso, wydrukować taki kilogram,
Który zaraz tu potniemy, usmażymy i zjemy. I to jest największy problem tej przyszłości, bo tak naprawdę jeszcze realnie nie wiemy, jaki koszt energetyczny będzie stworzenia takiego kilograma mięsa. Na pewno będzie to czystsze, ale nie wiemy o ile, bo realnie pobieramy komórki od zwierzęcia, hodujemy je w bioreaktorach. Klonujemy, hodujemy, ale no, realnie są to urządzenia, które nam na to pozwalają, które pobierają wodę, pobierają prąd. No właśnie. I jesteśmy na etapie takich bardzo dużych badań. Kilka fundacji właśnie stara się obliczyć, jaka w przyszłości będzie realnie różnica w zużyciu prądu, w zużyciu wody, w gazach cieplarnianych, żeby pokazać tą przyszłość, tą wizję, o ile możemy być lepsi, jeśli chodzi o to mięso hodowane komórkowo. Na pewno z oczywistych rzeczy będzie to doskonałe mięso, jeśli chodzi o nasze zdrowie, tak? Bez antybiotyków, bez ciężkich metali, bez skażeń. I teraz ta część jest taka, żeby dostosować technologię, żeby była jak najprostsza. Ale o to się nie boję, no bo jak widzimy, każdą technologię, może zaczynamy od wielkich silników diesla, kończymy na samochodach elektrycznych, więc ta technologia się dostosuje, ta technologia będzie się zmieniała, ale już teraz widzimy, że realnie ma to duże przewagi nad aktualną hodowlą zwierząt. No poza tym, że ta hodowla właściwie jest animal friendly tak naprawdę. Tak. Ale to jest pewnie jej największy problem, bo jesteśmy za, jak wszyscy tutaj siedzimy i są same plusy, ale jednak no, są firmy spożywcze, przetwórcze, hodowcy. Oni nie są zadowoleni z naszej dyskusji. Nie wiem, i nie szczerze. Będą. Wiesz, to zależy, to co ty powiedziałeś, zależy gdzie jest pieniądz. Bo jeśli się okaże, że możemy zjeść krowę i mieć krowę i to jest tańsze niż mieć krowę, to nikt nie będzie na to narzekał. Tak, no myślę, oni że wtedy mogą zająć się jakby właśnie taką działalnością. Dokładnie. Trochę w to nie wierzę, ale chciałbym. Adam, to wydaje mi się takie, no, że jaki będzie ten realny koszt? Być może ten realny koszt będzie jakby gigantyczny w porównaniu z tym, co w porównaniu z hodowlą, jak koszt jest ogromny teraz hodowli na mięso przecież. Tak, znaczy wszystko będzie się rozbijało w najbliższych latach tylko i wyłącznie o ekonomię. Jeśli uda nam się udowodnić, że ekonomicznie jest to tanie we wdrożeniu i tanie w utrzymaniu, to myślę, że pierwszymi firmami właśnie będą te od hodowli zwierząt, bo one po prostu zoptymalizują sobie koszty. To byłoby ciekawe. Czyli jak pojedziemy na wieś w 2040 roku... Zobaczymy fabrykę pełną bioreaktorów, stalowych zbiorników i szczęśliwe krówki. I obok szczęśliwe krówki, dla ozdoby, które urodziły się w tym miejscu i umrą w tym miejscu. Tak jest. Tak po prostu. Oby. No tak, to piękna przyszłość. Ale chodzi o żywność tak zwaną twardą, tak ja sobie wyobrażam. Co to znaczy twardą? Twardą, czyli konkret. Stek. Znaczy... jedną z takich... Czyli znaczy, krótko mówiąc, pierogów z biodrukarki nie damy rady. Czy damy? Damy, dlaczego nie? Ale po co? Jak można zrobić samemu? Bo rozumiem, że chodzi tylko o żywność. Wczoraj rozmawiałem z kolegą i mówi, kurczę, jakby tak taka biodrukarka mogła produkować na przykład whisky. To właściwie codziennie mogłaby być dostawa nowej whisky. Ale rozumiem, że to już to znaczy, w ogóle nie biodruk, jest ten temat, prawda? Biodruk, znaczy powiem tak, biodruk ma bardzo dużo punktów wspólnych, jeśli chodzi o chemię z kuchnią molekularną i z drinkami molekularnymi, więc jakby coś można sobie w trójwymiarze wydrukować drinka z jakimiś fajnymi kulkami w środku. Już podanego. Tak, już tak, wow. Takiego podanego z biodrukarki, żelowego drinka z różnymi kulkami smakowymi w środku. To też jest możliwe i też jest już, jest kilka firm, które mają takie ramiona robotyczne, które drukują nam drinki z jakimiś logotypami. Oczywiście zaraz wejdzie reklama, człowiek zamówi sobie kilonka, a w środku będzie logo firmy sponsorującej. Jakoś nie, moja wyobraźnia już eksplodowała. Ja nie bardzo mogę sobie tego wyobrazić. No to jest. Czyli właściwie wszystko jest możliwe, tak? Wszystko jest możliwe. Czy to jest stek, czy to są lody, czy to jest tiramisu, czy to jest drink. Wszystko teoretycznie jest możliwe. Teoretycznie z poprawką na to,
po co i jaka jest ekonomia tego, ale są rzeczy, które już teraz znowu, tak jak z tym biodrukiem organów, są bardzo zaawansowane i bardzo proste. Jedną z takich rzeczy jest startup, który powiedział, ok, no to teraz przejmujemy rynek, jeśli chodzi o foie gras. Jest to bardzo kontrowersyjny temat i jeśli możemy zachować smak, a usunąć całe to cierpienie, to myślę, że to będzie jeden z pierwszych takich etapów, który wejdzie całkowicie komercyjnie na rynek. Znowu, trzeba zacząć od drobnych rzeczy, od tych etapów, które znaleźć problem, rozwiązać go, a później znajdować te większe problemy. Tak się zastanawiam, znaczy, smak, ja nie wiem. Smak, tak, bo to ciężko to sobie wyobrazić. Tak, no. Ja to wszystko rozumiem, że kroję to mięso, że ono jest wydrukowane, ale jak tam się znalazł ten smak, to tego nie rozumiem. To już jest ta część biochemii całego procesu hodowania tych modeli tkankowych i to myślę, że nie starczyło nam dnia na to, żeby w to wejść. Ale jak naprawdę mogę zapewnić, że realnie jesteśmy w stanie w najbliższym okresie czasu, tych kilku lat, osiągnąć to foie gras, które będzie tak samo smaczne jak to prawdziwe. No bo fachowcy nie odróżnią. Fachowcy nie odróżnią. Na samym początku to nie może mieć smaku. A potem jakby znaczy, ten smak, właśnie chyba to tak mi się wydaje, że powoli do tego znaczy, smaku perfekcyjnego. Nie wiem. Kurde, po raz kolejny brakuje nam języka. Słownictwa, tak. Słownictwa. No. Wyobrażam no jest... sobie fasolkę po bretońsku zupełnie bez smaku, o smaku fasolki, tylko i wyłącznie bez tego sosu. A po paru latach rozumiem, że ona smakuje jak dobra, doprawiona fasolka, tak? Znaczy, co pomiędzy się dzieje? Znaczy, zaczynamy od modeli hydrożelowych i hodowli, a następnie te komórki po prostu realnie zaczynają ze sobą tworzyć takie struktury tkankowe. Czyli realnie mamy ciało, tak? Realnie mamy te mięśnie, realnie mamy te tkanki, więc one będą miały taki smak po przygotowaniu, jakby były wykrojone ze zwierzęcia. Czyli tak naprawdę zależy, z czego się wykraja to wszystko. Tak, no, wyjmujemy, jest podstawa. Znaczy, bardzo, bardzo mi się podobało określenie jednego z twórców takich startupów żywieniowych, którzy skupiają się na tuńczyku. On bardzo ładnie to określił. Normalnie ryba rośnie między ością a łuską. W naszym przypadku po prostu nie ma ości i łuski. I to jest bardzo dobre określenie. Ale czekajcie, mięso zawsze jest najsmaczniejsze przy kości. Właśnie teraz rozmawialiśmy o to tym... jest ten drugi etap skomplikowania procesu. Teraz się zastanawiam, bo rozmawialiśmy o tym, że małe dzieci dzięki temu mogą coś zjeść, bo będzie ładnie wyglądało, a nawet już ten kultowy szpinak można zrobić, że będzie miał inny kolor? No, myślę, że tak. No, to ważne jest. Ale to jest część kuchni molekularnej, no tak. Którą myślę, że to jest akurat do zrobienia. I teraz się zastanawiam, czy w takim razie będzie można wyhodować pyszną rybkę właśnie bez ości. No myślę, tak. Że tak. To jest przyszłość, naprawdę. Wszyscy by jedli ryby. To jest rynek, to prawda. Nie, ości przeszkadzają. No nie, no, ale to wyobraź sobie znowu jak ten stół taki z tuńczyka, rozumiem, że to... No tak. Jest to do zrobienia. Chociaż tak. Tuńczyk praktycznie ma kości, a nie ości, ale tuńczyk znika nam ze świata, więc to byłoby bardzo ważne. Ważnym punktem wyobrażania sobie tych biodrukowanych rzeczy jest to, że znowu największym, jeśli chodzi o mięso to czyste, największym problemem będzie uzyskanie nie smaku, a struktury. Mhm. Więc realnie pierwszą rzeczą z tuńczyka będzie tatar. Tatar z tuńczyka, a nie stek z tuńczyka. Stek z tuńczyka jeszcze dotrzemy do tego, ale tatar będzie pierwszy. No to powolutku, powolutku. A zastanawiałem się, czy w tym momencie na przykład może być, znaczy może być, ale to rozumiem, koszerne jedzenie. Czyli to już na etapie chyba biodrukarki. Dobrze teraz, jesteśmy w dobrych rewirach. Czy biodrukarka musi być koszerna? Poważnych żeby... prawników teraz. Tak, to już niestety przekracza moje kompetencje. Na pewno ktoś zacznie zadawać te pytania. Wszystko fajnie, macie tatara, no, ale my chcemy mieć koszerne jedzenie. Na pewno nastąpi taki moment, ale jeszcze do tego nie dotarliśmy. To już na etapie chyba konkretnych laboratoriów. One będą
produkowały tylko i wyłącznie takie produkty. Musimy teraz zapewnić wszystkich słuchaczy, że niedługo zaprosimy rabina i zadamy takie pytania o koszernego. Jak to zrobić, wiesz, specjalistę jakiegoś, który jest w tym prawie obeznany. A co z Chinami? Coś wiecie na temat, jak oni się rozwijają w tej dziedzinie nauki? Co już tam wydrukowali? Czy strach się pytać? Raczej strach się pytać. Bardziej chodzi o to, że w Chinach oni nie są tak bardzo ograniczeni etyką. Oni certyfikacją, procesami takimi, które u nas są bardzo rozbudowane, u nich jest dużo łatwiej po prostu spróbować. Więc oni są dużo bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o etapy tych testów, a może zadziała. Przeskakują ten etap. Tak, przeskakują ten etap, na którym my się bijemy z administracją i certyfikacją. Czyli kto wie, może już ryż jest dawno drukowany. Tak? Może. No, ale chyba ten drukowany ryż to, póki co to naprawdę jest dużo droższy niż ryż. Klasycznie. No, ale może my się tylko tym przejmujemy. No, myślę, że w Chinach przy ich ilości ludzi mięso, które będzie hodowane, jest też znaczącym tematem. No, tak. Na pewno. Pewnie nad tym pracują. Gospodarka by odetchnęła. Czyli przyszłość, nasza przyszłość, to co na talerzu, będzie też... Drukowane. Drukowana. Na drukowanym talerzu drukowane jedzenie. Dokładnie tak. Konsumowane drukowanym widelcem albo drukowanymi pałeczkami. Przełykane przez drukowany przełyk. Wow. Na przykład. No brzmi to naprawdę niesamowicie, to jest. Ja chciałem spytać, bo jest parę rzeczy, przejrzałem sobie waszą stronę, które nie rozumiem. Czytam w kółko, na tak. Okrągło. Będziemy pytać o definicję konkretnych rzeczy. I nie rozumiem. Zajmujecie się też oprócz biodrukiem 3D wieloma rzeczami, ale między innymi biopatterningiem. To co to jest ten biopatterning? Biopatterning to jest tak naprawdę dwuwymiarowy, wysokorozdzielczy druk. I jedyną różnicą od naszej standardowej drukarki 3D, takiej atramentowej, jest to, że używamy materiałów biologicznych, protein, komórek, które układamy we wzory, czyli patterning, tworzenie wzorów z materiałów biologicznych. Nie wiem, czy do końca zrozumieliśmy, ale jest łatwiej. Ja zrozumiałem, bo tak sobie wyobraziłem, że jesteście w stanie wydrukować Rembrandta tylko bionicznego. Dokładnie tak. Bardzo malutkiego, bardzo dokładnie na szalce z protein albo z komórek. Parę razy już mówiliśmy o szalkach, to przypomnijmy może, co to jest szalka, tak naprawdę ta szalka. Bo szalka kiedyś jest, wszyscy wiedzieli, ale... Szalka to jest taki podstawowy zbiornik, taki mały słoiczek, w którym pracujemy, zrobiony ze szkła bądź z plastiku. Jest naszym zbiornikiem roboczym, w którym trzymamy nasze drukowane albo hodowane komórki. Czyli one sobie tam żyją hodują sobie, się tak. I się rozwijają. Takie te Rembrandty tam sobie. Tak jest, dokładnie. Bo kiedyś wszyscy się bawiliśmy na szalkach w szkole jeszcze, a nie wiem, czy dzisiaj to jeszcze funkcjonuje. Chyba nie. Nie jestem pewien, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o podstawową taką edukację, ale no kiedyś tak mieliśmy kontakt z szalkami Petriego. Mieliśmy przyjemność, krótko tak, mówiąc. Tak, dokładnie tak. Bardzo ciekawe doświadczenia, to właściwie były najciekawsze zajęcia. Tak. Czyli są rzeczy, które się nie zmieniają, jak widać, tylko technika nazwy idzie w górę, przynajmniej nazwa. Szalki już inaczej wyglądają. Wykonane tak, nawet z innego szkła. Wykonane inaczej, wyglądają inaczej, nazywają się cały czas szalkami. Ale tak, no, technika się rozwija, rozbudowywuje, ale podstawy są takie same. Był niedawno u nas profesor Paweł Golik, który jest przewodniczącym Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Powiedziałem chyba bezbłędnie. Bardzo ładnie, tak. I rozmawialiśmy o inżynierii genetycznej i mówił o tym, że właściwie jesteśmy na takim etapie, że niektórzy zaczynają się bawić w domu, trochę tak jak szalkami, to tą inżynierią genetyczną. To teraz pytanie do ciebie. Czy niektórzy się już bawią w domach biodrukiem 3D? Jak najbardziej. W ogóle jeśli chodzi o biohacking szeroko rozumiany, to te rzeczy, jeśli chcemy robić, koszty, jakie są w takich badawczych rzeczach, to jest to, że chcemy pójść w stronę tego, że jest to powtarzalne, jest to mierzalne, jest to certyfikowalne. I tu są koszty. Ale jeśli chcemy to zrobić w garażu, to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy, od hodowli komórkowych, przez modyfikacje genetyczne,
podrukowanie, biodrukowanie, jesteśmy realnie w stanie zrobić to w garażu. Jest to wizja, która jest zarówno niesamowicie interesująca i kusząca, ale też przerażająca, bo nie mam nad tym żadnej kontroli. Idą ciekawe czasy, naprawdę takie, w której w domu może nastąpić prawdziwy biotechnologiczny przełom. Idą ciekawe czasy, no ale rozmawiamy w 2020 roku, to jest rok też ciekawy, więc może to jest początek tego wszystkiego, co tak. Się tam będzie działo. No myślę, że tak. Myślę, że ciekawe to jest dobre określenie na to, co nadchodzi. No takie eufemistyczne trochę, ale przyjmijmy, że ciekawe, to lepiej brzmi. Ty jako prezes Cygnis Biotechnologies, to jest firma, która zajmuje się izolacją egzosomów. Między innymi. Kogo mamy nie pytać, jak nie ciebie. Co to jest? Izolacja egzosomów. Egzosomy to jest taka bardzo drobna frakcja mikropęcherzyków, frakcja krwi, która przechowuje dużo informacji chemicznej i teraz naukowcy starają się rozszyfrować, jako że to jest bardzo mała frakcja, rozmiar tych pęcherzyków jest przeważnie poniżej 200 nanometrów, staramy się rozszyfrować, co w nich jest, do czego służą w naszym organizmie, a my staramy się dać, jak zawsze my jesteśmy prowajderem narzędzi, staramy się dać naukowcom narzędzia, które pozwalają bardzo dokładnie izolować, czyli odsiać po prostu z materiału dokładnie tą frakcję, która jest potrzebna. Ziarno od plew. Dokładnie tak. Tylko na innym poziomie. Tak próbuję sobie to tak właśnie wyobrazić. Jest jeszcze parę takich wyrazów, których nie do końca rozumiemy, ale na przykład, bo tak, jeżeli chodzi o druk 3D, to jest tak zwana technologia addytywna. Tak jest. Bardzo to poważnie brzmi, bo biodruk 3D albo druk 3D to już wszyscy przyzwyczailiśmy się, ale czyli rozumiem, że to chodzi o coś dodanego. Tak, chodzi po prostu o to, że podczas tego procesu dodajemy materiał, a nie odejmujemy. Tak, jeśli coś frezujemy, to mamy materiał wejściowy, zdejmujemy ten materiał, żeby osiągnąć efekt finalny. Mhm. A w technikach addytywnych po prostu dodajemy cały czas materiał, żeby osiągnąć ten finalny efekt. Czyli żadnej tajemnicy w tym nie było. Nie, żadnej. Nie. Tylko bardzo poważnie to bardzo brzmiało. Brzmi poważnie, jeśli chodzi o to, bardzo łatwo jest to zrozumieć. A ja się zastanawiam, jak wygląda twoje życie. Poczekaj, bo ja jeszcze mam tutaj... A jeszcze masz te terminy. O życie Grzegorza się jeszcze będziemy pytali, na pewno. Wy macie też swój showroom, w którym można to wszystko obejrzeć, tak? Tak, jak najbardziej. Więc możemy zaprosić. Jak najbardziej, to jest ciekawe. Z poprawką aktualnie na sytuację epidemiologiczną, wiadomo, showroomy są skomplikowanym teraz tematem, ale jak najbardziej staramy się mieć cały ten sprzęt u siebie, żeby pokazać, są to rzeczy, które nawet dla naukowców są dosyć abstrakcyjne, więc staramy się wszystko pokazywać, popularyzować, robić dużo wykładów i uczyć ludzi po prostu, że coś takiego jest. No ale to jest najlepsze miejsce, żeby zobaczyć to, o czym my mniej więcej mówimy, tak? Bo jeżeli ktoś nie wierzy, że tak jest, to trzeba zobaczyć. Może się do was zgłosić, umówić i w przyszłym roku obejrzeć. AI mikroskopy, też coś takiego znalazłem. Tak jest, to jest jedna z rzeczy bardzo interesujących, czyli staramy się zastąpić tą żmudną pracę naukowców sztuczną inteligencją. Bardzo dużą częścią pracy naukowców w biologii jest analiza obrazu, czyli zrozumienie, jak się komórka porusza, gdzie jest, jaki ma rozmiar. No i tutaj wymagamy dużej ilości danych, bo wiadomo, statystyka rządzi nauką. I jednym z takich etapów, który teraz wprowadzamy na polski rynek, jest oprogramowanie, które zaprzęga do pracy sztuczną inteligencję. Czyli mówimy sztucznej inteligencji w kilku punktach tak naprawdę rozpoznawania pikseli, pokazujemy mu realnie naprawdę wygląda, brzmi to strasznie, a realnie wygląda w ten sposób, że mamy pędzelek Painta i malujemy, to jest moja komórka, to nie jest moja komórka. W ten sposób uczy się sztuczna inteligencja i już dalej rozpoznaje resztę komórek, segmentuje i robi to, co potrzebujemy, czyli na przykład mierzy jej prędkości, rozmiary. Czyli zaprzęgamy po prostu sztuczną inteligencję do analizy obrazu. Mm-hmm. No okej, okay. Super. Teraz już rozumiem. Czyli przyspieszacie proces. Tak, ogólnie... Właściwie ogólnie, wszystko polega na przyspieszaniu jakiegoś procesu. Te wszystkie ułatwianiu, klocuszki... Tak, wszystkie te klocuszki, bardzo mi się podoba określenie,
że cała ta praca, bo bardzo fajne takie określenie jednej z firm, z którą pracujemy po angielsku, we make you fail faster. Świetnie. Czyli pomagamy ci szybciej ponieść porażkę. Tak jest, ale tak jest w nauce. Im szybciej poniesiemy te 5 milionów porażek, to tym szybciej dojdziemy do tego jednego zwycięstwa. Tak, bo tutaj nie chodzi o to, żeby długo dłubać nad jedną rzeczą, która być może będzie sukcesem, tylko żeby wyrugować wszystkie błędne drogi, żeby znaleźć tą, która jest prawidłowa. Czyli nie ma lepszej dziedziny, żeby poznać sformułowanie człowiek uczy się na błędach. To tak. Jest nauka. To jest nauka zdecydowanie. To teraz ja bym chciał podpytać, jak przynajmniej przed koronawirusem wyglądało twoje życie, bo wyobrażam sobie, że poważnie w rozjazdach, bo współpracujesz z różnymi startupami na całym świecie. Czytałem, że Oxford, Rosanna, Boston, pewnie tego jest więcej. To opowiedz, jak to było przed koronawirusem, jak jest teraz. Ogólnie współpracujemy, znaczy naszym zadaniem jest sprowadzanie do Polski wszystkiego, co jest nowe, ciekawe i przełomowe w nauce. I robimy to z całego świata. Sprowadzamy rozwiązania z Rosji, z USA, sprowadzamy nawet rozwiązania z Nowej Zelandii. Więc ogólnie mieszkanie w samochodzie i w samolocie. Staramy się, tak jak mówiłem, staraliśmy się do tej pory non-stop jeździć i pokazywać, bo to są rzeczy, których bez pokazania, bez edukacji nikt nie uwierzy, że to jest rzeczywiste już tak od ręki. Czyli życie na walizkach. Życie na walizkach, ale bardzo, bardzo fajne, przyjemne życie na walizkach, ponieważ jest to czysto edukacja. Edukacja i jeszcze raz edukacja. Jeżdżenie z wykładami, pokazami, pokazywanie, rozwiązywanie problemów, które mogą mieć naukowcy. Życie na walizkach, ale i ty lubisz to życie na walizkach. Tak, przyzwyczaiłem się. Lubię to życie na walizkach, lubię to jeżdżenie z tej prostej przyczyny, że jest to męcząca praca, ale to jest najciekawsza praca na świecie, ponieważ za każdym razem, kiedy jedziemy do klienta, mamy nowy problem do rozwiązania. I są to, nie tylko biologia, to jest chemia, to jest fizyka. Za każdym razem musimy zrobić mały doktorat z zupełnie nowej aplikacji. To ile ty masz tych doktoratów? Zero, ale takich szybkich, wdrożeniowych kilkadziesiąt. A ty kim jesteś z wykształcenia? To jest mechanikiem precyzyjnym. Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Więc zupełnie nie ta strona, ale to jest właśnie urok. Pomaga chyba jednak. To pomaga, bo właśnie urok takich technik typu właśnie biodruk 3D, jak się spojrzy na to, jakie kompetencje trzeba, to potrzebujemy programisty, potrzebujemy specjalisty od sztucznej inteligencji, potrzebujemy materiałowca, potrzebujemy chemika, potrzebujemy fizyka, potrzebujemy biologa, potrzebujemy genetyka. Więc nie można powiedzieć, że jest jakaś specjalizacja. Teraz ta nauka, właśnie takie wdrożenie w biodruk 3D, w te technologie, to jest już całkowicie interdyscyplinarne. Nie można powiedzieć, jestem biologiem, biodrukuję. Nie ma tak. Trzeba być biochemiką, mechaniką, fizykiem i dopiero wtedy można do tego przysiąść. I to jest niesamowite, bo to powoduje, jak spakujemy taką grupę ludzi, nie tylko biologa, ale damy temu biologowi mechanika, damy temu biologowi chemika i materiałowca, to naprawdę niesamowite rzeczy z takich prac wychodzą. To jak ty trafiłeś do medycyny? Zupełnym przypadkiem. Zupełnym przypadkiem zainteresowałem się najpierw technikami właśnie takimi badawczymi, mikroskopowymi. W tym się rozwijałem. I jakoś tak organicznie najciekawsze rozwiązania szły w druk 3D. Druk 3D szedł w biodruk 3D, a to było takie połączenie tego, co mnie interesowało, bo miałem drukarki 3D w domu i bawiłem się drukarkami 3D i nauki, którą zajmowałem się w pracy, więc to było naturalne takie przejście. Okej, połączmy hobby z pracą i zobaczmy, co z tego wyjdzie. No w twoim przypadku chyba poszło nieźle. Tak, jestem całkiem zadowolony z tego efektu. Chciałem cię też prosić o to, żebyś nam opowiedział, jaka jest historia twojego zdjęcia na Facebooku, tego profilowego zdjęcia na Facebooku, bo jest tak dziwnie niesamowite, że chciałbym się dowiedzieć, o co w tym chodzi. Jak to się robi? Chodzi o ten obrys twarzy, tak? Tak, tak. A jest to bardzo, znowu,
Historia bardzo prosta. Podczas jednej z wypraw do klienta trafiłem na kałużę, która tak wyglądała, i sobie zrobiłem zdjęcie takie pamiątkowe na spacery do klienta. Czyli nie masz tym ukrytych technologii. Byłem przekonany, że to jest jakaś ukryta technologia, jakiś biodruk, nie wiadomo o co chodzi. To jest po prostu kałuża. Jest to kałuża. Spojrzałeś i widziałeś 3D po prostu. Tak jest. Czasem jest to po prostu kałuża. Niesamowite. No nie, wiesz, no nie mogłem cię skojarzyć z kałużą. Patrzę na tym, myślę sobie, kurde, to na pewno chwali się jakąś taką zaawansowaną technologią. Zrobię sobie. Teraz wszyscy będą sobie robili zdjęcia w kałużach, ale to nie zawsze dobrze wychodzi. Prędzej czy później, jak się zrobi te kilometry, trafi się na ciekawą kałużę. Ale Arek zadał pytanie, jak wyglądało wasze życie, twojej firmy przed koronawirusem, a dzisiaj, rozumiem, poza tymi oczywiście mniejszą ilością spotkań, no bo te online'owe spotkania to nie jest to samo. Znaczy mniejszą ilością jeżdżenia, bo ilości spotkań myślę, że mamy nawet więcej. A jakościowo to jest jakościowo to samo? Czy... Znaczy muszę przyznać, że jest to zmęczenie online'em. Ale wasza firma też zaangażowała się w walkę z koronawirusem. Czytałem, że to jakby tak, to jest znaczy, jakby dodatkowa działalność. To jest dodatkowa działalność w tym konkretnym roku. Mieliśmy kilka pomysłów, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, które wdrożyliśmy i teraz prowadzimy. Opracowaliśmy wzór patyczków wymazowych, który patentujemy. I staramy się wdrożyć, jesteśmy w trakcie tego procesu oraz założyliśmy laboratorium, które produkuje medium wymazowe pod badania covidowe. A te patyczki czym się różnią od takich standardowych patyczków? Nie mogę jeszcze powiedzieć. A nie, to jest tajemnica. Teraz znowu zobaczyłem je 3D, jakieś niesamowite bryłki. I, no bo tak na chłopską logikę patyczek to patyczek. Co tam jeszcze? Co tam można ulepszyć? Można porobić różne dziwne rzeczy, ale no niestety póki nie skończymy procesu patentowego, nie jestem w stanie się pochwalić. Czyli nic nie możesz zdradzić. Nie mogę. Ale no, bo ja sobie wyobrażam, a mogę sobie wyobrażać. Może zawsze wiecie, jak polityk nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że po prostu tam na końcu tego patyczka, bo technologia patyczka to raczej nie sądzę, żeby się zmieniała bardzo, że na końcu tego patyczka jest materiał, który lepiej pobierze tę próbkę. Że nie potwierdzasz, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Tak, tym bardziej, że rozmawialiśmy o medium. Kierunek tak. rozwoju jest jeden, czyli właśnie pobór tego materiału jak najtaniej i jak najprościej, jak najlepiej. No to życzymy sukcesów. To kiedy te wasze patyczki? No mam nadzieję, że na początku przyszłego roku już będziemy w stanie się tym pochwalić. No musi tak być w końcu, bo to ważny moment w ogóle w walce z koronawirusem, więc ten początek przyszłego roku, no to trzymamy Ale kciuki. Teraz mnie to zastanawia, czy na przykład nasze państwo pomoże wam jakoś, skoro jesteście polską firmą i pracujecie nad tym, żeby... Chodzi ci, czy przyspieszy proces ogólnie, patentowy? Czy w ogóle jest jakakolwiek pomoc ze strony państwa? Aktualnie nie. Nie taki odpowiedź. Znaczy, inaczej. Mogłeś ja powiedzieć, niestety, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Niestety spodziewałem się tej odpowiedzi, ale liczyłem na inną. No ale to życzymy, żeby to się zmieniło. Myślę, że sobie poradzimy tak czy inaczej bez pomocy państwa. Jesteśmy już bardzo zaawansowani w pracach, więc teraz już po prostu siłą rozpędu doprowadzimy ten projekt do działania. A jak się porównujecie do konkurencji właśnie z innych krajów, to jest tak, że jest większe wsparcie państwa? Ogólnie Polska stoi biurokracją. To jest zawsze problem robienia czegokolwiek w Polsce, szczególnie w nauce, bo żyjemy w czasach, gdzie trzeba po prostu być bardziej elastycznym, bardziej otwartym na nowe pomysły. I Polska pod względem elastyczności no nie jest pierwsza w Europie. My jesteśmy pierwsi. Za to jesteśmy dobrze w improwizacji. Tak, to prawda, ale to raczej Polacy, a nie kraj. Nie jako kraj, tak? Polacy jednostki. Są mistrzami jednostki są mistrzami improwizacji, jak najbardziej. I to też widać bardzo w nauce i bardzo pomaga nam. My mamy mnóstwo ciekawych osiągnięć naukowych właśnie w zakresie improwizacji. Mikroskopia przyżyciowa. Jeszcze takie sformułowanie znalazłem. Tak jest, czyli sposób obserwowania. Chcielibyśmy widzieć komórki
żywe, jak się zachowują, ich morfologię i co się z nimi dzieje, jak reagują na leki, jak reagują na wirusy. Zobaczyć, naprawdę zajrzeć morfologicznie w ten pod spódniczkę, że tak się wyrażę. Czyli jakby obserwujecie nasze życie. Przy życiu, tak przy jest. Życiu. Przy życiu życie komórki. Przy życiu, tak jest, życie przy życiu. Patrzymy sobie na komórkę z boku, starając się nie wpływać na nią i po prostu obserwować. Czyli to jest ta dziedzina idealna na te czasy koronawirusowe i na wcześniejszą naszą rozmowę o komórkach na przykład nowotworowych. Tak, tak, że... jak najbardziej. To jest bardzo powiązane właśnie z biodrukiem i z takimi obserwacjami. Staramy się, cały kierunek to jest, staramy się zrozumieć tą niesamowicie skomplikowaną konstrukcję, którą jest ludzka komórka. A co nowego szykujecie? To znaczy, bo ty pewnie jakie rewolucje? Wyszukujesz jakiś nowinek i jak się zastanawiacie, w co niedługo wchodzicie, w czym jeszcze was nie ma? Myślę, że przyszły rok będzie przełomowy, ponieważ naszym partnerem, tą główną technologią, którą sprowadzamy na polski rynek, jest firma Selling. To jest taki szwedzko-amerykański startup. I myślę, że przyszły rok będzie rokiem Selinka z tej prostej przyczyny, że dostali właśnie ewaluację, że w ciągu najbliższych 4 lat staną się jednorożcem, czyli startupem, który będzie wart powyżej miliarda dolarów. Już w nich zainwestowałeś? Na giełdzie można kupić jakieś Można akcje? Kupić co na Nasdaqu i to będzie nasza główna siła napędowa, więc myślę, że jedyne, na co zdążymy, to po prostu pokazać ludziom, co robi Selling, żeby Polska też była przy tym stole tych technik i możliwości, które wprowadza Selling, bo to jest niesamowicie jest patrzeć, jak szybko pojawiają się nowe rozwiązania właśnie ze stajni Sellinga. 4 lata temu, jak zaczęliśmy pracować, w ogóle rozmawiać z Sellingiem, było to kilkanaście osób. Firma kilkunastoosobowa, która miała jedną drukarkę. Aktualnie mówimy o firmie, której ewaluacja dochodzi do miliarda dolarów. I ma biura na całym świecie. Czyli warto inwestować, warto. Warto inwestować. Znaczy już się pewnie spóźniliśmy, szkoda, że się nie spotkaliśmy 2 lata temu. To prawda. My zawsze ze wszystkim jesteśmy później. Tak, więc. Ale cały czas warto i myślę, że no to te wszystkie wizje, ten usunięcie zwierząt z badań klinicznych, to, że będziemy mieli organy, które będą czekały na nas, napędza tą wizję Selinka, który dostarcza narzędzia i tworzy nowe narzędzia, żeby tą wizję urzeczywistnić jak najszybciej. Brak mi słów, bo właściwie się zastanawiam nad tym, co będę miał wszczepione, co będę jadł, to się... W jakim kształcie to w będzie? W jakim kształcie, jakby... Ten biodruk 3D wchodzi w każdą niemalże dziedzinę naszego życia. W przyszłości tak. Jeszcze pomijacie duchowość, ale zastanawiam się, co w tej materii się pojawi. Zobaczymy. Coś da się wymyślić. Na pewno. A czego na pewno nigdy nie da rady się wydrukować? Czy jest coś takiego? Myślę, że nie. A w organizmie ludzkim też wszystko? Tak sobie teraz pomyślałem o mózgu. Że to jest chyba już jakiś sufit. To już jest bardziej sufit bioetyczny, bo jednym z takich bardziej skomplikowanych pytań, które zaczyna się pojawiać, im bardziej idziemy w te modele tworzone, kiedy mózg jeszcze jest takim modelem komórkowym, a kiedy staje się mózgiem? Kiedy ta granica bioetyki spowoduje, tu zaczyna że się ta duchowość trochę. No. No, zaczynamy tutaj realnie wchodzić w takie. Mózg jest skomplikowanym tematem nie tylko od strony druku i komórek, bo jest to jeden z najbardziej skomplikowanych organów naszego ciała, ale tu wchodzi już ta część bioetyczna, czyli jeśli uda nam się, abstrahując, jeśli moglibyśmy dzisiaj wydrukować mózg. Jakie funkcje tego mózgu spowodują, że jeszcze możemy na nim badać, a kiedy to już jest mózg, na którym nie powinniśmy badać? No tak, i to też jest kwestia, od jakiego mózgu startujemy w ogóle. Dokładnie. I do jakiego dochodzimy.
Ale rozmawiacie na ten temat. Między wami naukowcami. Tak. Teraz jest koronawirus, odpalasz komputer online. Dziś będziemy rozmawiali, co z tym mózgiem. Robimy to, czy nie? Czy jednak to nie jest etyczne? Jak najbardziej. Są takie rozmowy, są takie konferencje, są takie publikacje właśnie na temat bioetyki i tworzenia tych modeli mózgowych. Jeden z takich czołowych instytutów to jest Karolinska Instytutet w Szwecji. I no, to jest bardzo zaawansowany temat od strony właśnie bioetyki aktualnie. Żebyśmy wyznaczyli realnie, to jest dobry moment, to jest dobry moment na prawne i etyczne rozwiązania, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę powinniśmy iść i w którą stronę powinniśmy jednak postawić jakąś granicę. No bo granica musi być. Teraz rozmawiamy jakby o, nie wiem, o całości mózgu, prawda? Mm. Ja nie jestem za tym, ale no są różne historie, że jednak warto określić. Warto są części, które no powodują, że człowiek dalej funkcjonuje, żyje, więc tutaj jakby... Znaczy bardzo warto w to iść z tej prostej przyczyny, że nawet bardzo proste modele, już samo to, jeśli mamy komórki takie dwuwymiarowe, które leżą sobie na szalce, kontra nawet umieszczenie tych komórek w żelu, żeby były w strukturze trójwymiarowej, powoduje, że te wyniki są diametralnie różne. Są dużo bardziej zbliżone do rzeczywistych. No i pytanie właśnie, jak daleko możemy pociągnąć to zbliżenie się do rzeczywistości, bo zależy nam na tym. Mamy mnóstwo badań, jeśli chodzi właśnie o hodowle trójwymiarowe, jeśli chodzi o choroby neurodegeneratywne. To jest olbrzymi temat. Tylko pytanie, gdzie jest ta granica właśnie etyczna, żebyśmy nie mieli problemów z tymi badaniami. Czyli co już możemy, to znaczy tak, możecie klonować komórki mózgu, to pewnie jest osiągalne i to dość łatwo przy tej dzisiejszej technologii i możecie je też drukować, tak? Tak, możemy te komórki wydrukować w hydrożelu i one wtedy tworzą takie bardziej zbliżone do rzeczywistych struktury trójwymiarowe. Ale czy na przykład mając taki fragment mojego mózgu, bo pobraliście moją tkankę i ją sklonowaliście, następnie wydrukowaliście, to czy możecie później włożyć do mojej głowy i zastąpić fragment, który słabo działa, czy to chyba jeszcze nie możliwe? To chyba nie, to nie jest możliwe aktualnie. Na razie, jeśli chodzi o mózgi, skupiamy się na komórkach, które po prostu są modelami, raczej na takich właśnie organ on a chip, czyli patrzymy modelowo na to, co się dzieje z naszym mózgiem. Mózg jest niesamowicie skomplikowany, jeszcze trochę nam zajmie, żebyśmy zaczęli iść w tą drugą stronę, czyli wracać do człowieka. Na razie wyjmujemy kawałek człowieka na szalkę i patrzymy, jak działa. Czyli to nie jest perspektywa 40 lat, tylko jeszcze pewnie dalsza. Ciężko powiedzieć, musielibyśmy najpierw zrozumieć, jak działa realnie, jak działa mózg. To już nie są tylko ograniczenia biodruku, ale samej nauki już, jeśli chodzi o zrozumienie działania mózgu i strukturę mózgu. Bo tego nie wiemy do tej pory. Znaczy bardzo dużo nie wiemy. Bardzo dużo nie wiemy jeszcze o mózgu. Szczególnie tego, gdzie tam się w tym mózgu rodzi świadomość. Dokładnie, więc to już jest nie do końca zależne też od samej techniki druku. No to trochę odetchnęliśmy, przynajmniej z mózgem, że... Tak, to była bardzo pouczająca rozmowa, ja mam właściwie ostatnie pytanie. Ja jeszcze mam, w ogóle chciałem zacząć od tego pytania, chociaż to w ogóle nie jest o biodrukowaniu, tylko drukowaniu. Mikrofony nasze i słuchawki, takie działające, dałoby radę jakoś wydrukować? Działające. Obudowy, tak. No a środeczek nie. Środeczek, znaczy też nie wszystko, ale realnie jest duża część możliwa, bo też są, aktualnie drukujemy 3D płytki elektroniczne, więc bardzo dużą część z tego moglibyśmy wydrukować. Tak. Poza tym większość rzeczy ekonomicznie nieuzasadnione jest drukowanie tego mikrofonu. Dokładnie tak. Kompletnie, wiesz. Dokładnie tak. Właściwie niczemu by nie służyło i nikomu. W tym kontekście. Ja chciałem ci zadać jeszcze pytanie, dlaczego takie ciężkie czasy dla nauki przyszły? Tak w ostatnim roku myślę, że naukowiec to jest taka osoba, z której się trochę kpi, trochę się podśmiewa, przynajmniej w internecie, chociaż nie tylko w internecie. Nie wiem, jakie strony odwiedzasz. No właśnie. Ale i w mediach normalnych, otwartych też już naukowcami są nienaukowcy i jest taki jakiś ciężki moment, że jeżeli ktoś w coś nie chce wierzyć, to nie wierzy i ma swoje zdanie na twój temat i na twoje wykształcenie na przykład, mimo że nie ma nic w związku z tym wykształceniem, nic wspólnego zupełnie i nie zna się na tym, a jednak dziś są czasy, że każdy się zna na wszystkim.
Moja opinia na to jest taka, tak jak ja obserwuję, wydaje mi się, że jesteśmy po prostu przeładowani informacjami. I ten cały szum informacyjny, ten cały Facebook, sociale, to, że dostajemy tony informacji, które powinniśmy przetworzyć, spowodowały, że ludzie skupili się na absolutach. Nie chcą myśleć, nie chcą usłyszeć informacji, że to w 70% ma szansę zadziałać, 30% nie. Chcą usłyszeć, to działa, to nie działa. Nie chcą przetwarzać, nie chcą myśleć, nie chcą poświęcać tego czasu. I to jest problem dla nauki, bo nauka nie działa w absolutach. Naukowcy nie chcą zadeklarować i powiedzieć, tak jak my rozmawiamy, tak nie powiem, za 3 miesiące będziemy to mieli, tylko być może uda nam się osiągnąć. I to nie jest już informacja, która jest łatwo przetwarzana przez ludzi w czasach social media. Nauka musi się nauczyć komunikować, ale też musimy, i to bardzo widać teraz w tych czasach COVID-u, że okej, mamy celebrytów, ale jednak to naukowcy rozwiązują problemy i musimy wrócić do tej komunikacji, w której jednak naukowiec jest tą postacią, której się słucha. A nie musimy... Edyta Górnia. Między innymi. Bez komentarzy. Bo ale parę tak, jest takich ale, osób. Ale tak. Jest parę takich osób, które mają posłuch, a nie mają tego zaplecza wiedzowego. A te osoby, które mają zaplecze wiedzowe, nie potrafią tego przekazać w sposób, który jest prosty i zjadliwy dla społeczeństwa. Stąd właśnie ten rozwój komunikacji naukowej jest niezbędny, szczególnie w naszym kraju. A jest coraz trudniej, bo nauka staje się jakby no, tak bardzo już skomplikowana, że objaśnianie jej jest coraz trudniejsze. To jest całe, objaśnianie nauki to jest cała dziedzina nauki. Jak mówić o nauce, żebyśmy rozumieli i żeby było to przystępne. Na szczęście w Polsce mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą komunikować, którzy chcą popularyzować i którzy uczą innych, jak mówić o nauce. No dzisiaj się sporo dowiedzieli. Tak, ja aż czuję się lekko przytłoczony w tej dzisiejszej. Ja trochę też, ale wygląda na to, że wy jako naukowcy musicie trochę się uczyć komunikować z nami, jako takimi zwykłymi ludźmi, a ci zwykli ludzie muszą uczyć się słuchać was i być zainteresowanym tym, co macie do powiedzenia i co robicie. Mieć otwarty umysł. Mieć otwarty umysł, ale bez myślenia zupełnie, no żyje się jednak prościej. To prawda. Jest taka łatwiej. Jest prawda, niestety. Jest łatwiej, jak ktoś powie absolutem, tak jest. Więc i po prostu przyjmuje. Trzeba słuchać naukowców, a nie Nowaka Dżokowicza na przykład, no, który jednak dociera do większej ilości osób niż Edyta Górniak, z całym szacunkiem dla Edyty Górniak. To prawda. I dla Dżokowicza. Dobrze. Oczywiście, że tak. Rakietą naprawdę posługuje się najlepiej na świecie. Zdecydowanie. Jest to idealny moment, żeby zadać ci pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom i prosimy o krótką odpowiedź. Ono brzmi, jak żyć? Radośnie. Super. Wielkie bardzo dzięki. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Miłego.